Jaką partnerką jest Reni, jak sobie radzi na parkiecie? Zdradź nam trochę szczegółów. Jest tak, że Reni się bardzo zmienia, jakbym miał to powiedzieć z 2 tygodnie temu, tak, i teraz. Wtedy jeszcze nie mogłam zrobić pompek, teraz już robię pompki. To chodziło o to, że było widać, że dla Reni to jest wszystko nowe, że jest bardzo ciężko fizycznie wytrzymać. Jesteśmy jako tancerze zawodowo przyzwyczajeni trenować 3 godziny, 4 z krótkimi przerwami, tam 15-20 minut, żeby się napić i trochę odpocząć, natomiast dla Reni to było ciężko, ale widzę, że teraz już prawie nie robimy przerw, tak, że jesteś w stanie trenować. Ja to już nie wstanę, więc ja mówię, Michała, po prostu jedziemy więc, dalej. No jest bardzo dobrze, Reni bardzo dobrze radzi, natomiast jest fajnie, że tak jak ona powiedziała, jesteśmy dopasowani charakterami, jesteśmy obydwoje spokojni, tak. No, ale czasami mam gorsze dni i wtedy rzeczywiście czasami układ łapie, nie wiem, powiedzmy 2-3 godziny, a czasami w ogóle i jest powtórka następny raz. Dzisiaj dokończyliśmy naszą choreografię jednego z układów i wreszcie czuję, że coś z tego będzie, bo było różnie przez ostatnie dni. A co jest najtrudniejsze? W Tańcu z Gwiazdami? Tak. Myślę, że teraz to jest wszystko, to jest zabawa. My się spotykamy od miesiąca, ćwiczymy i tutaj jest taka miła atmosfera, ale jeden z uczestników poprzednich edycji powiedział mi, że jak już był ten pierwszy show, zrobiło się ciemno i on usłyszał swoje nazwisko, to wtedy dopiero poczuł, że to się dzieje. I myślę, że ten pierwszy stres dopiero przed nami i to będzie wyzwanie. Jak rzeczywiście nie zapomnieć kroków, te wszystkie uwagi, to wszystko. Myślę, że to musi być tak świetnie wyćwiczone, żeby tam już o tym nie myśleć, tylko po prostu się dobrze bawić tym układem. I tu mogą być schody. Na ramówce Polsatu, gdzie tańczyliśmy dosłownie 8, nie wiem, taktów, taki krótki układ. Ja już zapomniałam tam jednego obrotu, bo po prostu zaczęłam się uśmiechać. Zobaczyłam znane mi twarze. Złapałam jakiś z nimi kontakt wzrokowy. Nikomu nie mów, że zapomniałaś, bo to tak nie wyglądało, wiesz? Okay. To wyglądało tak, że to miało być, więc teraz. Ale to już był dla mnie ten sygnał, że występy na żywo to nie jest już ta sytuacja, która tutaj bywa na treningach i nad tym musimy pewnie popracować, ale nie da się też tego wyćwiczyć tutaj w sali. No taniec to jest też dotyk, bliskość, jesteś do tego przyzwyczajony, a ty jak się czujesz właśnie tym, że z obcym partnerem musisz stworzyć taką relację i więź? Przestrzegają mi koleżanki, że tutaj tancerze mają takie czasami pomysły, że tak, tutaj obkręcają partnerki, że potrafią im złamać biodra, przepraszam, żebra. I to jakby na początku staliśmy, że delikatnie ze mną, bo ja nie mam zamiaru stąd wychodzić w gorsecie. A było, że kiedyś powiedziałeś, że chyba cię złamało się żebro, jak tak, słyszeliśmy do Romówki Polsatu tak, i było unoszenie i Reni mówi, że chyba mi się żebro pękło. Okazało się, że to mięsne, nie? Po prostu, tak. Że tak za mocno przycisnęłam. No, boję się tych kontuzji, ale na razie wszystko odbywać okej. Okay. Wiesz co, bliskość to jest po prostu też sport w jakimś tam sensie, więc my się tutaj razem pocimy, razem rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko. Ale tak jak też miałam kilka lekcji z innymi choreografami, którzy nam przychodzą i pomagają, to jest niesamowite, jak z każdym partnerem tańczy się ten układ inaczej. I jak ty mnie prowadzisz, jak Maciej mnie prowadzi, Krzysiek, jak oni, po prostu każdy na mnie inaczej wpływa i czegoś innego mnie uczy. I to jest dla mnie też piękne odkrycie, że rzeczywiście nawet nie umiejąc tańczyć, czasami bierzesz mnie i pokazujesz mi te kroki jakby swoim ciałem, wzrokiem i to jest bardzo piękne doświadczenie i cieszę się, że przy okazji tego programu mogłam tego właśnie tutaj spróbować.